Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem. Moje uszanowanie Państwu, zgodnie z tym, co powiedziałem, a pogoda dopisuje, wobec tego, proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówili na temat cięcia prześwietlającego korony drzew ziarnkowych. Podkreślam to dlatego, że drzewa pestkowe tniemy natychmiast po zdjęciu owoców. Po co my tniemy? No to, proszę Państwa, tam, gdzie człowiek dotknął czegoś, to albo musi tego pilnować aż do końca, bo inaczej się nie da, albo będzie miał tak zaniedbane, że to nie da tego plonu, jaki potrzeba. O czym mówię? Drzewo to jest kompilacja dwóch składników. Tak zwanej dziczki, która daje dobre korzenie, bardzo wyczerpujące składniki pokarmowe z ziemi, dające dużo składników do korony. A część druga, na której została zaszczepiona, to jest ta część szlachetna, która ma wydać dobry owoc. I niestety te dwie rzeczy jakoś tak nie bardzo do siebie pasują, bo daje na tyle dużo składników pokarmowych, że drzewo nadmiernie rośnie w przyrosty te, które są niepotrzebne i hamują rozwój dobrych owoców. Po prostu jest tych gałęzi za gęsto, za dużo i w związku z tym my musimy to drzewo co roku opracowywać. Pierwsze 3 lata po posadzeniu młodego drzewa formujemy koronę. Po tych 3 latach dajemy drzewu święty spokój przez 6 lat po to, żeby nabrało kondycji i weszło w okres dobrego owocowania. W momencie, kiedy zaczęło drzewo owocować, a więc po tych 6 latach, przystępujemy do regulacji korony, która ma polegać na tym, że nadmierną ilość wyprodukowanych przez te 6 lat gałęzi musimy wyciąć po to, żeby w środku było słońce, żeby ono docierało do każdego liścia wewnątrz. Dlaczego? Ano dlatego, że Państwo wiecie, liście karmią owoce. I co z tego, że liści będzie w środku pełne, jak będą miały ciemno, będą zjadały te składniki pokarmowe, które są wyprodukowane przez liście, które mają słońce. Wobec tego owocu będzie mniej, będzie drobny. Drzewa pobierając z korzeniami składniki pokarmowe, które są, powiedzmy sobie, zawarte w wodzie, tej wodzie życia, gdzie są transportowane do liści, nadmiar wody musi być jak gdyby odcedzony, musi wyparować. W związku z tym, nie dość, że tam jest ciemno i parowanie jest, powiedzmy sobie, utrudnione, to jeszcze przez liście część wilgoci jest doładowywana do środka, a to jest, proszę Państwa, idealny mikroklimat do tego, żeby nastąpił rozwój chorób grzybowych, czego byśmy sobie nie życzyli. Dlatego co roku musimy, proszę Państwa, wycinać niepotrzebne gałęzie. Niepotrzebne to są te, gdzie gałąź rośnie nad gałęzią, gdzie gałęzie wrastają do środka i to wszystko musimy usunąć. Jak to robimy? Proszę Państwa, zaczynamy od dołu, od dolnego piętra i obchodzimy drzewo dookoła i tniemy na poziomie wzroku. Później robimy drugie kółeczko, proszę Państwa, później trzecie kółeczko, czasem i czwarte kółeczko. I nie minie dzień, jak mamy zrobione i opracowane drzewo. Żeby wykonać tą pracę, o której mówię, trzeba mieć narzędzia. I to jest tak, jak w chirurgii. Najnowsze, najlepsze
powinny być zastosowane. Chodzi o to, żeby przy cięciu gałęzi nie nastąpiło zmiażdżenie miąższu. Co prawda są to narzędzia drogie, ale to jest raz na całe życie kupowane, a nie rozpadniecie Państwo w rękach. Mało tego, nie trzeba ostrzyć. Te ostrza są napawane specjalnymi tlenkami i proszę już do niczego więcej ich nie używać. Żadnego sznurka, papieru, tylko do drzew i do cięcia drzew i wyłącznie do cięcia drzew. I szanujcie, proszę Państwa, te narzędzia, bo to są najwyższej klasy. I teraz, proszę Państwa, mam tutaj w ręku jeszcze inne pomocnicze. Mam taką szczotkę z drutów i ona, proszę Państwa, to w sklepach, tam gdzie są artykuły dotyczące pszczelarstwa, bo to jest typowo pszczelarska, to jest do czyszczenia ran starych jakichś, żeby po prostu je oczyścić z brudu i smarować. Zresztą po każdym cięciu musimy, proszę Państwa, zabezpieczyć rany. I tutaj w słoiku mamy, proszę Państwa, przygotowany Funaben 3, jest jeszcze Funaben 4, jest jeszcze, proszę Państwa, Santar SN i są inne, tylko uwaga. Smarowidła do drzewa są dwojakiego rodzaju. Jedne do zabezpieczania ran po cięciu, a drugi do zabezpieczenia miejsca szczepienia i oczkowania. Te nie. Do zabezpieczania ran się zupełnie nie nadają. To drzewo było cięte, z tym, że z tego, co się orientuje po sposobie cięcia, robił to ktoś, bo mówiono, że trzeba ciąć i po prostu ciął, ale nie do końca racjonalnie, tak bym powiedział. Proszę Państwa, o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby, tak jak sama nazwa wskazuje, prześwietlić koronę, to znaczy w środku dać miejsce na światło. I w związku z tym będziemy poprawiali to, co nie zostało, powiedzmy sobie, zrobione do tego czasu. Z tym, że nie możemy skaleczyć drzewa i zrobić tego w jednym roku. Dlatego, że drzewo wypuściłoby bardzo dużo tak zwanych wilków, a są to pędy czcze, które po kilku latach dopiero zaczynają nam owocować. One wychodzą z tak zwanych oczek śpiących, które są pod grubą korą ukryte na wszelki wypadek. Jeżeli nie będziemy dbali o to, żeby w następnym roku, po dosyć silnym cięciu, te wilki po prostu pousuwać, będziemy mieli coś, czego nie życzę nikomu. Zamiast rozgęścić koronę, to my ją totalnie zgęścimy, bo wybiją te wilki i one będą cieniować środek. Kochani Państwo, nie bójcie się ciąć, bo jak jakąś gałąź wytniecie, jak się przekonacie, że ona tutaj może byłaby potrzebna, nie czas żałować róż, gdy lasy płoną. Przyroda nie znosi próżni. Za rok wyrośnie w tym miejscu coś innego i będzie, proszę Państwa, dalej nam służyło. Dlatego też nie miejmy jakichkolwiek obiekcji. Mało tego, pomyślimy, Boże, tyle gałęzi, ile to byłoby owocu. Nie! Na sztuki na pewno byłoby może i więcej, ale wagowo na pewno tyle samo. Do pomocy poproszę członków zarządu tego ogrodu, którzy nam tutaj pomogą. Proszę Państwa, jest tutaj rana i to dość głęboka, trzeba to po prostu wyciąć, tym bardziej, że ta gałąź tutaj spełnia rolę tej. Proszę bardzo, wycinamy. Stop, bardzo proszę. Proszę podciąć z tej strony, żeby nie zerwać kory. To wrasta do środka, co widać, wobec tego wycinamy.
pamiętajcie Państwo, że tniemy gałęzie w ten sposób, że ostrze musi być do pnia. Jeżeli damy tak, to będzie o grubość tej stopy podtrzymującej sęk, a to będzie niedobre. Proszę Państwa, nie wolno nam zostawiać takich sęków. Cięcie musi być wykonane przy gałęzi, z której wyrasta, dlatego że środki zabliźniające ranę znajdują się w tym okółku jak najbliżej tutaj. Jeżeli one mają wykonać taką długą drogę, to będzie trwało latami. I w międzyczasie w ten sposób można zakazić po prostu drzewo. Proszę Państwa, i tak postępujemy dalej. Wchodzimy później na drabinę i tutaj jest, proszę Państwa, kilka problemów do wykonania. I proszę popatrzeć, wycinamy ze środka piękną gałąź. Proszę Państwa, takie sęki muszą zostać wycięte, bo one tutaj, zobaczcie Państwo, wypuszczają tak zwane wilki. Mając tak duże rany rakowe, to się nazywa rak drzew owocowych, powinniśmy zabrać się do leczenia, bo to da się leczyć. Bierze się ostre dłuto, młotek drewniany albo gumowy, albo dobry, ostry nóż i aż do zdrowego drewna się to po prostu czyści. I wtedy pastą Funaben 3 i po prostu lekusieńko tylko zasmarować, lekusieńko, i to już wystarczy. Popracowaliśmy trochę, z tym, że ktoś mi powiedział, no ja tutaj jeszcze widzę pewne rzeczy do uzupełnienia, tak, ale w tym roku dosyć. Zobaczcie Państwo, ile tutaj spadło z drzewa gałęzi. W przyszłym roku uzupełnimy resztę i 2-3 lata, trzeba to rozłożyć niestety na 2-3, a nawet 4 lata, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z drzewami starymi. Wtedy tak. Wycinamy 2-3 grube gałęzie, które zupełnie blokują dostęp światła do środka. W następnym roku tniemy od wschodu i południa, później zachód, a na końcu północ. Proszę Państwa, pracowaliśmy nad jabłonią, ale tak samo tniemy gruszę i tak samo tniemy pigwy. Proszę Państwa, z tym, że jest jedna uwaga. Jeżeli nie uformujecie po posadzeniu dobrze drzewa, to później będziecie musieli wycinać takie grube gałęzie. Jak je uformujecie, jak jest młode, to jest o połowę mniej cięcia, a więcej owoców. Dziękuję Państwu, do zobaczenia za 2 tygodnie. Do widzenia. Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem.